26 i chciałem powiedzieć, co się ze mną działo i co się ze mną będzie działo w najbliższym okresie czasu. Więc dostałem decyzję, że mam zrobić gutachten, czyli orzeczenie lekarskie, czy mogę wrócić do pracy. Jest to orzeczenie neurologiczne od neurologa i muszę za nie zapłacić prywatnie. Jest to koszt 450 euro, którego mi nikt nie zwróci. I neurolog może mnie jeszcze wysłać na test z jazdy. Jutro, 27, mam, że tak powiem, to badanie neurologiczne i pokaże się, czy mogę wrócić do pracy, czy mogę jeździć samochodem jakimkolwiek, gdyż najgorsze z tego wszystkiego jest to, że w tym piśmie z urzędu jest napisane, że dotyczy to wszystkich moich kategorii. Więc jak mi zabiorą prawo jazdy, to zabiorą mi wszystko. Czyli nie będę mógł jeździć nawet samochodem osobowym. Jutro się wszystko okaże. I to jest najgorsze, że człowiek próbuje się nie denerwować, a nerwy same są, no bo to jest jednak decyzja dotycząca dnia jutrzejszego i reszty mojego życia. Więc jutro jest decydujący dzień. Jeżeli będę mógł wrócić za kierownicę, to podjąłem decyzję, że zwalniam się z mojej starej firmy i wyprowadzam się z miejscowości, w której mieszkam, na północ, czyli okolice, że tak powiem, Szczecina po niemieckiej stronie. Będę mieszkał w Polsce, ale pracował będę dalej w Niemczech. Nie wiem, jak to załatwię, gdyż meldunek jest mi potrzebny, żeby te wszystkie sprawy związane z obywatelstwem i z moim życiem codziennym dalej funkcjonowały. Może mi się uda załatwić jakiś meldunek przez firmy, które się tym zajmują. I wtedy byłbym zameldowany w Niemczech. Listy, korespondencja, wszystko by przychodziło do biura i ono by mi przekazywało. Dlaczego zwalniam się z firmy, w której jestem piąty rok bodajże, albo i szósty, nie wiem dokładnie, ogólnie to nie ma znaczenia, który to jest rok. Dlaczego? Ponieważ ja nie chcę już wracać ze względu na moje zdrowie i to, co się ze mną wydarzyło, na mój udar i na stan, do jakiego się doprowadziłem. Nie chcę wracać na chłodnie, nie chcę wracać na nocki i nie chcę tej pogoni za czasem. Chłodnia i nocki to zawsze będzie pogoń za terminem. To będzie zawsze ustawiony termin w dobrej spedycji, żebyś ty miał nieduży zapas, żeby tam był czas na pauzę, żeby to było wszystko zgodnie z przepisami, ale żebyś zdążył spokojnie na termin. A terminy zawsze są ciasne, gdyż to nie spedycja ustala te terminy, tylko firmy, do których się jeździ. Jak się jeździ do Kauflanda, no to są okienka czasowe i jeżeli ustalę sobie za daleko to okienko czasowe, to później mi nie starczy czasu na następny i na załadunki, i na pauzy, i na to wszystko, więc nie można tego też za szeroko ustawić. I dlatego będę zmieniał typ mojej pracy na typowo dniowy. Teoretycznie chciałbym być codziennie w domu, ale to raczej będzie niewykonalne. Będę szukał pracy w systemie weekendy w domu.
znaleźć na przykład pracę w okolicach Neubrandenburga, Oranienburga. Są odległości w ogóle 100 km. Więc tu już dużo bliżej. Będę z wami się dzielił moimi postępami. Jak wygląda szukanie pracy w tej chwili? Jak wygląda szukanie pracy w okolicach granicy? Gdyż to też jest inny temat niż głębiej w Niemczech. Gdyż pracodawcy w okolicach granicy też są nastawieni na to, że przyjdą do nich obcokrajowcy do pracy, że przyjdą Polacy, żeby zapłacić im mniej, żeby traktować ich, można to nazwać, gorzej niż innych pracowników. Polacy sobie dają. Są nauczeni, że musisz. A nie, że przepis jest ważny, że to wszystko ma być takie. Co się tyczy jeszcze mojego zdrowia? Dostałem możliwość od lekarza 3 miesiące jeszcze bycia na zwolnieniu. I podjąłem taką decyzję, że do końca miesiąca jestem na zwolnieniu. Jeżeli będę mógł wrócić do pracy jako kierowca, to idę jeszcze co najmniej na miesiąc zwolnienia. W tym czasie wyprowadzam się ode mnie z miejscowości z Radeberku, z Saksonii. Będę szukał pracy. I będę szukał takiej pracy, żeby być jak najbardziej spokojnym, żeby mieć czas na życie, żeby próbować ćwiczyć, gdyż staram się codziennie wykonywać jakieś ćwiczenia, chodzić na siłownię, przechodzić te co najmniej 8-10 tysięcy kroków dziennie i po prostu muszę to życie uspokoić dla moich dzieci i dla mojej rodziny. Gdyż no, jak mnie zabraknie, no to rodzina będzie miała mocno pod górę. No i mam małe dzieci. Córka ma 13 lat, syn ma 2,5 roku. Więc no, muszę to robić dla nich. I chcę to robić dla nich. A co do spraw technicznych. Już moja rodzina mieszka w Polsce. Wynajmuję tam mieszkanie. Muszę to powiedzieć. Wynajem mieszkania w Polsce jest sprawą mega trudną, gdyż 99,9% mieszkań jest mieszkaniami prywatnymi. I po prostu najemcy sobie stawiają takie wymagania i tworzą castingi, że rodzinie z dziećmi nie wynajmiemy, tu i tu nie wynajmiemy, warunki musisz spełnić takie i takie kosmiczne, nie wiem skąd one są wzięte. I po prostu szukanie mieszkania, robiłem to w miarę na szybko, ale po prostu castingi, które były na te mieszkania, to tak mnie zniechęciły do tego, aż w końcu podjąłem decyzję, że zapłacę agentowi i on ma mi znaleźć mieszkanie. No i tak się stało, że znalazłem mieszkanie przez agenta, wynajęliśmy je i żona z dziećmi jest w Szczecinie, ja jestem na razie tutaj, w Niemczech, ale staram się już wszystko szykować na powrót do Polski, na szukanie nowej pracy i chcę po prostu przejść na system. Pracujesz w Niemczech, wydajesz w Polsce. Niemcy bardzo mnie zawiedli swoim podejściem, bardzo mnie zniechęcili swoimi zachowaniami i bardzo przykro mi, że nie są otwartym społeczeństwem na zmiany, na to, co się dzieje. Z mojego punktu widzenia są bardzo zacofanym społeczeństwem pod względem i kultury, i technologii. Technologicznie Niemcy w porównaniu z Polską
palce wszystko. I na przykład widzę, że jest ciągle ta sama pula. Pewnego dnia jest ściągane na przykład wszystko. I się okazuje, że przeliczyłem się, że przeinwestowałem i zostaję za małą ilością pieniędzy. To jest bardzo niedobre. To jest bardzo złe dla budżetu. Trzeba się bardzo pilnować. Tak samo z telewizją, z internetem. Tu jest bardzo to do tyłu. Przykładowo, za 60 megabitów w Polsce to ja zapłacę 30-40 zł miesięcznie. Tu za 20 megabitów już są ode mnie 20-30 euro. Do tego abonament radiowo-telewizyjny tu jest obowiązkowy. Ja wiem, w Polsce niby jest też obowiązkowy, ale bardzo, bardzo dużo ludzi go nie płaci. I tutaj po prostu abonament radiowo-telewizyjny co miesiąc to jest 15 euro i tak na koniec miesiąca się bardzo dużo takich drobnych kosztów sumuje. To się robią koszty rzędu 200-300 euro miesięcznie na takie rzeczy, które muszą być, które są droższe w Polsce, znaczy droższe niż w Polsce, nie droższe w Polsce. I ja wiem, Polska nie jest tania. Polska nie jest, że tak powiem, zrobiła się bardzo droga. Ale i tak jeszcze się opłaca. I tak lepiej w moim przypadku, jeżeli ja będę dojeżdżał rzędu 100 km na weekend w domu, to mi się i tak bardziej opłaca żyć w Polsce. Ja rozumiem, zaraz będą głosy PiS, PO, państwo, biurokracja. Oczywiście, to jest, było i będzie. Ale w Niemczech nie jest lepiej. Ja wiem, że tutaj nikt o jednego grosza nikogo nie ściga. Ale jak już przyjdzie do ścigania, bądź do jakichś zatarczek z urzędem, to tu nie ma zmiłuj się. Tu jest od razu, państwo ma rację i ty nie masz z tym co podyskutować. Więc decyzja zapadła. Szukam pracy, wracam do Polski, żyję w Polsce, pracuję w Niemczech. Będę umieszczał filmik jeszcze z procesu szukania pracy, gdyż to nie jest takie proste. Będę się starał szukać pracy w niemieckich firmach, bez pośredników, co nie do końca może być proste, gdyż, tak jak już mówiłem, blisko polskiej granicy te firmy są też nastawione na zatrudnianie obcokrajowców. Nie mówię o Polakach, bo nie jesteśmy jedynym narodem na świecie. I po prostu oni są nastawieni na mniejsze płatności. Zatrudniają też polskich dysponentów, żeby zatrudniać ludzi bez znajomości języka, bez po prostu, że tak powiem, kwalifikacji językowych i tego, co jest największym problemem dla Polaka, obcokrajowca. Czyli mówienia po niemiecku w stopniu umożliwiającym dogadanie się w pracy i dogadanie się w języku dosyć technicznym. Znaczy, tak jak każdy wie, każda praca ma swoje specyficzne zwroty, swoją specyfikę i trzeba się umieć odnaleźć. Ja już jestem na poziomie dosyć mocno zaawansowanym w języku niemieckim, ale no jeszcze mi dużo brakuje. Mam certyfikat B1, co jest praktycznie najniższym certyfikatem, ale robiłem go tylko po to, aby móc mieć niemieckie obywatelstwo. Gdyż taki jest wymóg. Ja tego certyfikatu nigdy nie potrzebowałem. No może teraz będę potrzebował, jak będę szukał pracy, żeby się nim posłużyć. Jestem w stanie zdać egzamin B2, ale mi jest to do niczego niepotrzebne. To są dla mnie tylko wyrzucone pieniądze i mi jest to do niczego niepotrzebne. Co dalej ze mną będzie? No, dowiemy się. Jutro się dowiemy. W większej części będzie to w następnym filmiku. A na razie kończę. Pozdrawiam. I
nadzieję, że podobało się, że takie moje monologi mogę umieszczać.